Sylwia Jarmołkiewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie programu z cyklu Kwadrans z Ratusza. W studiu goszczę prezydenta miasta Inowrocławia, pana Ryszarda Brejzę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Trochę byliśmy w plenerze, wracamy do studia po to, aby mówić o gospodarce Inowrocławia, o tym, co ważne, jeśli chodzi o inwestycje. Proszę Państwa, łącznik z Rąbina do centrum miasta będzie jeszcze tańszy. Wniosek właśnie prezydenta, naszego dzisiejszego gościa, o maksymalne dofinansowanie inwestycji został przyjęty i zatwierdzony. W województwie oczywiście kujawsko-pomorskim, w Urzędzie Marszałkowskim. Panie prezydencie, to ważna informacja, bo jeszcze większe dofinansowanie daje więcej możliwości. Oczywiście oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi to dla nas jest priorytet, dla nas tu w Inowrocławiu. My staramy się każdą złotówkę przeznaczoną na inwestycje pomnożyć razy kilka, czyli zrealizować o wiele więcej inwestycji, niż początkowo to by się mogło wydawać. I łącznik jest świetnym tego przykładem. Łącznik, ulica, która ma łączyć ulicę Wojska Polskiego z ulicą Staszica, ma łączyć osiedle Rąbin z centrum miasta. Pierwotnie miała ta inwestycja kosztować ponad 6 milionów, potem po przetargu cena spadła do 4 milionów. 60% środków mieliśmy uzyskać z Unii Europejskiej, czyli nas to miało, budżet miasta, kosztować około 2 milionów złotych. W tej chwili okazuje się od kilku dni, to jest ta dobra, bardzo dobra wiadomość, że budżet miasta, czyli nas, podatników inowrocławskich, nas, inowrocławian, ta inwestycja będzie kosztowała jedynie niecałe 700 tysięcy złotych, czyli tyle, ile taka przeciętna uliczka niewielka osiedlowa. Jeżeli można inwestycję wartą 4 miliony złotych zrealizować w rzeczywistości za kilkaset tysięcy, to myślę, że każdy inowrocławianin może być zadowolony. I ten, któremu ta inwestycja się podoba, i ten, któremu się mniej ta inwestycja może podobać, jest to inwestycja zrealizowana, bo inwestycja już się rozpoczyna. Panie prezydencie, to też pokazuje, że takie wnioski, które pan kieruje, są zasadne z uwagi na to, że gdyby nie takie starania, zostałoby te 60%, czyli trzeba zabiegać, ciągle zabiegać o to, aby to dofinansowanie było możliwe w wyższym stopniu, o ile można w ogóle, tak? Ale trzeba próbować, podejmować takie próby. Proszę Państwa, nie można się poddawać. Nawet jeżeli początkowo są pewne trudności, bo w tej sprawie akurat wiele trudności nas spotykało w poprzednich latach. My do tej inwestycji jesteśmy przygotowani od 4 lat. Porozumienie zawarliśmy chociażby z działkowcami, żeby ta inwestycja mogła być realizowana w tej części miasta, to pokonywaliśmy wszystkie trudności od początku do końca, aby doprowadzić tę inwestycję do końca. I ja myślę, że wiosną, jak zakończy się ona, to będziemy mogli z pełną radością powiedzieć, że była to bardzo dobra decyzja. Wspomagała nas pani radna wojewódzka Elżbieta Piniewska, pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Sałbeski również był naszym sprzymierzeńcem i ostatecznie te inwestycje zrealizujemy za niecałe 15% wartości, czyli już taniej nie można zbudować, wykonać inwestycji publicznej dzisiaj. Będą dwie jezdnie, będzie ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem. No myślę, i oświetlenie, które jest też ważne. No i oświetlenie. Przydałoby się tam coś jeszcze oczywiście. To coś jeszcze to jest brak ronda na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Niepodległości. Jak włączymy kolejną ulicę, czwartą, dwujezdniową, do tego skrzyżowania przypominającego rondo, ale to nie z rondo i nie obowiązuje tam ruch okrężny, to mogą powstać problemy dla mieszkańców Inowrocławia, dla osób przejezdnych. Byśmy tutaj oczekiwali, i ponawiam taki wniosek i apel do zarządcy tych dróg, do starostwa, do powiatu, aby jednak uwzględniono tę inwestycję w postaci przebudowy skrzyżowania na rondo Wojska Polskiego Niepodległości w przyszłorocznym budżecie. Mówiąc o przyszłorocznym budżecie, od razu kolejny temat. Wzorem lat ubiegłych, panie prezydencie, zaprasza mieszkańców do zgłaszania swoich propozycji właśnie do tego budżetu na 2015 rok.
Jest to bardzo dobra formuła. Te wnioski, które zgłaszają nam mieszkańcy, my jesteśmy wykonawcami wniosków. My jako Urząd Miast, pracownicy Urzędu Miasta, ja jako prezydent miasta, radni, zgłaszane przez mieszkańców wnioski dotyczące spraw drobnych najczęściej, ale często i spraw bardziej poważnych z punktu widzenia skutków finansowych budżetu, to są dla nas bardzo dobrym wskazaniem i drogowskazem dla decyzji potem, jakie podejmujemy, a w szczególności Rada Miasta, która uchwala budżet miasta na rok kolejny. Przekonaliśmy się o tym w poprzednich latach, w szczególności rok temu. Uwzględniliśmy około 20 wniosków skierowanych przez mieszkańców Inowrocławia w postaci konkretnych przebudowywanych ulic, remontowanych chodników, placów zabaw dla dzieci, uzupełnienia punktów oświetlenia ulicznego. Proszę Państwa, mamy swój obowiązek, to jest nasz obowiązek, ale również i dobrą wolą się oczywiście kierujemy, wypełniając ten obowiązek, kierowanie się uwagami, propozycjami ze strony mieszkańców Inowrocławia do nas kierowanymi. My nie wiemy, nie możemy mieć takiej informacji. Oni często wiedzą, której, co dzieje się tak, na ich osiedlach. W której części miasta, przy której z wielu ulic lub placów w Inowrocławiu jest konieczność uzupełnienia chociażby liczby latarni, czy też naprawy urządzeń zdewastowanych przez jakichś bezmyślnych chuliganów. My musimy reagować na każdy taki sygnał, ale te konsultacje związane z przygotowywaniem budżetu na kolejny rok to jest taka najlepsza formuła przez nas wypracowana. W pewnym stopniu trochę budżet obywatelski się robi. Tak jest, to jest coś w rodzaju budżetu obywatelskiego, bo to obywatele zgłaszają nam swoje oczekiwania, swoje postulaty, a my je analizujemy pod kątem naszych możliwości finansowych i staramy się jak najwięcej uwzględnić. Bo to nie urzędnik powinien przygotowywać budżet za biurkiem, tylko mieszkaniec powinien wskazywać. Urzędnik powinien zweryfikować to pod kątem możliwości finansowych jedynie, ale nie potrzeb. To nie jest wyręczanie urzędu, też musimy to wytłumaczyć, ale to jest współpraca, bo chyba o to chodzi, żeby wszyscy byli zadowoleni później w trakcie realizacji planu finansowego na dany rok, można powiedzieć, ale kochani, chcieliście takich zadań. Tak jest, jeżeli popatrzymy na swoje otoczenie, tak zupełnie obiektywnie, na ulice, na place, nawet na liczbę miejsc parkingowych ostatnio, których liczba się zwiększyła, na ścieżki rowerowe i tak dalej, to widzimy, że z każdym rokiem przybywa nam pięknych miejsc wyremontowanych i ja myślę, że z dumą mieszkańcy Inowrocławia mogą powiedzieć, to jest nasza zasługa. A ja mogę to publicznie również z dumą powiedzieć, że miałem tę radość i przyjemność realizować Państwa wnioski, które zgłosiliście do nas do projektu budżetu na dany rok. I chciałbym również tutaj poprosić za Państwa pośrednictwem mieszkańców Inowrocławia o udział w tych konsultacjach. Do 15 września, przypominam. Każdy mieszkaniec powinien w najbliższych dniach, jeżeli nie otrzymał jeszcze, to w tej chwili powinien otrzymać taką ulotkę do swojego mieszkania, również przygotowaną przez nas z apelem, jakim mam przyjemność skierować do Inowrocławian, o zainteresowanie się tymi konsultacjami i zastanowienie, czy nie warto złożyć własnego wniosku do budżetu do nas, do Urzędu Miasta. Być może osobiście lub któreś poprzez zadań internet się znajdzie właśnie w planie finansowym na 2015 rok. Panie prezydencie, bardzo miło, kiedy mówimy o tym, co dobre w Inowrocławiu, o tym, że mieszkańcy się włączają w wiele inicjatyw. Ale musimy też powiedzieć o kłopotach mieszkańców, bo dużym problemem jest praca, tak? Albo jej ewentualny brak, bądź zagrożenie pozbawienia zajęcia. Soda Polska Ciech, kolejne zapowiedzi zwolnień, kolejne wyjście na ulicę pracowników w obronie miejsc pracy. Wniosek z kolei do wojewody, że pan nic z tym nie zrobił. I ci pracownicy muszą mieć też poczucie, że ktoś stoi za nimi murem. Niewiele może miasto, ale wiemy, że właściciel, nowy właściciel, pan Kulczyk, ma pojawić się w Inowrocławiu w najbliższym czasie. Prezes
spółki Soda Polska Ciech S.A., tu inowrocławskie spółki, skierował taką skargę do wojewody kujawsko-pomorskiego na mnie. Nie tyle, że ja nic nie robię w sprawie zakładu, tylko skierował tę skargę przeciwko mnie, zarzucając mi, że nie doprowadziłem do rozwiązania demonstracji pracowników, jaka odbywała się przed zakładami kilka tygodni temu, na znak sprzeciwu wobec planów zwolnień kolejnych pracowników SODY. Ja zgadzałem się i zgadzam z pracownikami SODY, co spotkało się z takim nieładnym zachowaniem ze strony prezesa, który zarzucił mi łamanie prawa, kierując skargę do wojewody. Wojewoda stwierdziła, że prezydent Inowrocławia nie złamał prawa obowiązującego w zakresie zgromadzeń publicznych, dopuszczając na odbycie demonstracji pracowników, związkowców SODY przed siedzibą kierownictwa spółki w Montwach, jak również i blokując ulice poza granicami już miasta, bo w rejonie miejscowości Tupadły, za mostem już na Noteci. Jest to oczywiście przykra sytuacja, podwójnie przykra dla mnie. Raz, że w dobrej sytuacji, w jakiej znajduje się Soda Polska, szykują się zwolnienia. Jest to dla mnie sytuacja niedopuszczalna i nie zgadzam się z tym. A druga to jest taka, że prezes zamiast tychże zakładów, zamiast rozmawiać z związkowcami, starać się znaleźć jakieś wyjście ugodowe w tej sytuacji, próbuje doprowadzić do zakazu odbycia demonstracji. To jest jedyny sposób często tych ludzi na to, żeby zwrócić uwagę. Tak, na wyrażenie swojego zdania. To jeszcze na dodatek skarży prezydenta miasta, że jemu nie pomaga w spacyfikowaniu oczekiwań swoich pracowników. No to jest sytuacja dla mnie co najmniej dziwna i taka niedopuszczalna z punktu widzenia również pewnych zwyczajów, obyczajów, również i takich politycznych. Czy te miejsca pracy, panie prezydencie, można uratować? Czy jest jeszcze szansa na dialog, na rozmowę pana zdaniem? Ja myślę, że taka szansa jest. Oczywiście i takie rozmowy są podejmowane i takie działania prowadzone. Nie o wszystkim publicznie możemy w tej chwili mówić. Tutaj główna rola należy do nowego właściciela, do pana czy też państwa Kulczyków, do rodziny Kulczyków. I ja mam ciągle nadzieję, że przy tym stanowisku związków zawodowych, bardzo rozsądnie się zachowujących, naprawdę mogę państwu tu powiedzieć, uda się takie rozwiązanie znaleźć. Na pewno to, co zaproponował zarząd, zapowiedział już zarząd spółki, że zwolni ponad 100 pracowników, czyli wyrzuci na bruk. To jest katastrofa dla miasta. Jest to niedopuszczalne dla nas i taki wariant nie może wchodzić w rachubę. Uczynimy wszystko dalej, co możliwe, aby do tego realizacji tego wariantu nie doszło. Nieco inna sytuacja panuje natomiast w hucie Irena. Przypominamy sobie, najpierw było embargo na irańską ropę, które pogrążyło hutę w Inowrocławiu, a teraz wznowiła ona produkcję dzięki irańskiemu inwestorowi. To z kolei jest sytuacja trochę lepsza, tak? Widzicie państwo, w gospodarce dokładnie jest tak jak z naszą pogodą. Były upały, teraz jest chłód, trochę deszczu, było sucho, brakowało wody. Dzisiaj huta odżywa, huta za chwilę ruszy z produkcją, huta, na której położono już kiedyś przysłowiową kreskę, miała pamiętamy nie powstać. Tą sytuację. Sytuacja bardzo przykra dla byłych pracowników, już w tej chwili były huty, część z nich powróci, część oczekuje nadal z tą szansą na zatrudnienie w przyszłym roku po tym, jak ruszy produkcja kryształów. Bardzo dobrze, że Irańczyk zainwestował w hutę, zainwestował duże pieniądze, duże środki, środki własne, budynek wyremontowany, pracownicy, pierwsza setka prawie że już zatrudniona, także myślę, że w październiku, bo to taką zapowiedź złożył mi w trakcie spotkania, jakie miałem przyjemność z nim odbyć w ratuszu,
Mam nadzieję, że w październiku produkcja ruszy i on będzie zadowolony i my będziemy zadowoleni, bo zawsze jest ważne, jeżeli ten, który inwestuje swoje środki, osiąga swój cel, jak i ci, którzy mają pracę dzięki tej decyzji i my, i ci, którzy otrzymują podatek, również będziemy z tego zadowoleni. Chociaż tu inwestor prawdopodobnie wystąpi o ulgi podatkowe, takie mu przysługują, jeżeli spełni pewne wymogi z tytułu uchwały Rady Miasta o wsparciu dla nowych inwestorów. Więc tu też na taki wniosek oczekujemy, trwają rozmowy z nim. Chciałby uruchomić produkcję szkła kryształowego i skorzystać również i z ulgi, jakie z tego tytułu będą przysługiwały jemu. A jeszcze na koniec zapowiedź pana prezydenta i myślę wszystkich państwa ucieszy fakt, że bardzo ważna sportowa impreza, bardzo duże wydarzenie w Wino-Wrocławiu na koniec wakacji. Tak, młodzieżowe mistrzostwa w lekkiej atletyce odbędą się w Wino-Wrocławiu w ostatni weekend. Zapraszam państwa, weekend sierpnia, zapraszam serdecznie państwa na stadion miejski imienia Inowrocławskich Olimpijczyków przy ulicy Wierzbińskiego. Szykują się atrakcje. Takiej imprezy, o takiej randze w lekkiej atletyce jeszcze nie było w Inowrocławiu. Najlepsi młodzieżowi lekkoatleci przyjadą do Inowrocławia. To będzie widowisko sportowe. To będzie widowisko dla nas, dla miłośników sportu. A z drugiej strony promocja miasta Inowrocławia. Poprzez sport. Tak. A z trzeciej, od strony gospodarczej, to ma również swoje znaczenie, bo myślę, że wszystkie miejsca w hotelach, w miejscach tutaj noclegowych w Inowrocławiu, w okolicy będą zajęte. A zatem promować Inowrocław można przez gospodarkę, poprzez sport i kulturę. O tym mówimy w naszych programach i polecamy się za tydzień w kolejnym programie z cyklu Kwadrans Ratusza. Dzisiaj państwu dziękuję. Przypominam, moim państwa gościem był prezydent miasta Inowrocławia, pan Ryszard Brejza. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia.